Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trojste52 i moi drodzy, witam Was w, nie wiem, w 33 chyba odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Wybaczcie za mój ewentualny katar, natomiast w sumie wstałam gdzieś z godzinę temu, więc mogę mówić tak trochę źle. Przynajmniej ja to słyszę osobiście. Dzisiaj idziemy do Asaru z Rjordianem, ojejku. Muszę się nauczyć wysławiać dzisiaj. No i spróbujemy zgarnąć Aylę stamtąd, bo wiemy, że została porwana przez koczowników, a raczej pewnie uratowana, no ale według asesynów została porwana. No dobra, będę ci towarzyszyć w drodze do Azaru. Znam drogę. Chodź za mną. Dobra, coraz bardziej się zastanawiam nad tym Isztar, bo bardzo fajnie by było tam wejść, tylko problem jest taki, że jeżeli ja chcę aktualnie mieć full reputacji, to muszę jednego maga wody zabić. I to mi się troszeczkę kłóci z grą pod Adonosa. No to nie jest ani trochę chyba dziwne. Natomiast, no tak by wypadało. Znaczy się to nie wypada ani trochę, ale jakbyśmy chcieli asasynom troszeczkę, no... Znaczy wejść po prostu do Isztar, no to trzeba by było to po prostu zrobić. I to mnie delikatnie niepokoi. Natomiast, no na razie może się nie będę tym przejmować. Będziemy mieli dosłownie 74 punkty. I to jest ten moment, w którym żałuję, że nie pomogłam Gamalowi w Capedan. I że na przykład nie zostawiłam tego zadania na później. Bo kurczę, reszta zadań wychodzi tak w miarę naturalnie, wiecie, na przykład ta danina z Bragi, albo śmierć Ramireza, tam ogarnięcie zabójcy, albo inne rzeczy, to są takie rzeczy, które wychodzą naprawdę naturalnie. No i cóż, i tak naprawdę to troszeczkę spieprzyłam. I jakby, no ja zostaję z tego sprawę od bardzo dawna. To nie najlepszy moment. Ale powinnam wtedy to... Ojej, zapomniałam, że tu jest taka imba. No tak myślałam, że ty będziesz właśnie mnie atakować. Będzie jazda bez trzymanki po prostu w tym miejscu. Pełzacze piaskowe to jest okropna rzecz. Szczególnie te tutaj, które są. Najlepiej je wziąć na krótkie, bo wtedy jest największa amortyzacja. Możemy się naprawdę wokoło po prostu kręcić. Dobra, zrobimy kolejny F5. Chociaż widzę, że one nawet całkiem fajnie mnie nie biją aż tak bardzo, jak myślałam, że będą mnie biły. Nie lubię tych pełzaczy piaskowych, chociaż to nie jest najgorsza miejscówa z nimi. Jest gorsza. Nienawidzę tych bestii. Okej. No i najgorsze jest to, że z nich kompletnie nic nie wypada. W podstawowym goticzku. Trójeczce. Dopiero w questpacku chyba można żuwaczki z nich wziąć. I jakieś inne pierdółki. Tutaj też się warto rozejrzeć, przejść troszeczkę, ale myślę, że to będziemy robić w drodze powrotnej do Bragi. Chociaż wtedy będziemy szli z Aylą i to też jest takie głupie. Dla mnie w ogóle hitem jest to, że Rjordan idzie tą drogą. Wiecie, taką dziwnie po prostu powykręcaną pod górkę. Ale chyba nie mnie to oceniać. Za dużo tych bestii! Naprawdę? To było żałosne. Nienawidzę tych bestii. Siup. Nie dosięgłam. Tam Damian kichnął w pokoju, niestety nie mam jak powiedzieć mu na zdrowie. Co ja, nie mogę z tego zebrać? Co tu się dzieje?
Oh my god. Trochę mnie zaskakuje to, że Riordan postanowił... Albo ty, albo ja. No dobra. Postanowił mi pomóc, mimo że nie musiał. No tutaj myślę, że też się po prostu rozejrzę po tych miejscach. Albo ty, albo ja. Ja z tego co pamiętam, tutaj są krwiopijce. Przynajmniej parę ich jest. Tu jest jeszcze jeden szakal. Nawet nie jeden. Aż trzy. Podbiegnie do mnie tamten? Tak. Dobra. Widzę, że tamten się w ogóle nie przejął mną. Kurde, no trzeba się tej odporności na gorąco nauczyć. Ale jeszcze chwilę musimy poczekać. To nie potrwa dużo czasu. Ja do nagrywania sobie zrobiłam kawę. A raczej Damian mi zrobił. Wziąłam sobie pół Mercy. Bo jeszcze nie dam śniadania. No dobra, witam panów serdecznie. Tutaj są sami tacy jacyś zwykli koczownicy. Oto kryjówka, dziękuję za pomoc. Nie mogę ci wiele dać, ale jeśli zechcesz, podzielę się z tobą wiedzą o prastarej magii. Dobra. Tak, podążanie ścieżką wytrzymałości, tak, ale nie, ja chciałam to przeczytać. Masz niebezpieczne towarzystwo wędrowcze. To nie pierwszy raz. Są tylko dwa powody, dla których mogłeś tu przybyć. Jakież to? Chcesz mojej śmierci albo chcesz się do nas przyłączyć? Przepraszam bardzo, ale jakie niebezpieczne towarzystwo, że maga wody? Przecież wy jesteście ziomami. Nie wiem, nie rozumiem tego. Riordan. W ogóle mi się przypomniało, bo ja o tym kompletnie zapomniałam. Ja mam list, który znalazłam. List Bernardo. Mamy nowe zadanie, tajne układy. Dwie paczki broni dla ciebie, złoto dla mnie. Trzymaj się z dala od bragi, zmierza tu na falę, Bernardo. Dobra. Odłóż broń. A, bo ja wyciągnęłam kuszę. Przez przypadek, przepraszam. Co dokładnie masz na myśli, mówiąc przyłączyć? Potrzebny nam ktoś, kto ma dostęp do miast. Dzięki twojej pomocy możemy stawić czoła asasynom. Potem wyzwolimy Bragę. No dobra, działajmy razem. Mądra decyzja. No więc słuchaj. Klany koczowników porzuciły ścieżkę pokoju. Teraz kroczymy ścieżką wojny. Niektóre klany chylą czoła przed Beliarem. Przemierzają tę krainę mordując i plądrując, nie oszczędzając ani wrogów, ani przyjaciół. Strzeż się tych ludzi. Nauczysz mnie walki? Co mam zrobić? Sprowadź Aile z powrotem do Bragi. Na falem pewnie już sobie za nią wypłakał oczy. Dzięki temu stanie się nieostrożny. Pomyśli, że jesteśmy martwi. Porozmawiaj z innymi, zanim wyruszysz. Powiedzą ci, co jest jeszcze do zrobienia. No dobra, i właśnie o to mi chodziło. Tu jest jeszcze Marus. Koczownik. Ej, tu sporo ludzi jest. Nawet nie wiedziałam, że aż tyle. Więc to ty jesteś naszym nowym człowiekiem? Na to wygląda. Więc nareszcie mamy szansę na wyzwolenie Bragi. Ale zanim zaatakujemy, musimy się trochę przygotować. Czego potrzebujecie? Lepszej broni. Załatw nam 3 komplety. Dopiero wtedy możemy podjąć ryzyko. Inaczej nic z tego. Skąd mam wziąć te 3 komplety broni? Kupiec Bernardo handluje bronią. Wiemy, że w tajemnicy zaopatruje zwaśnione plemiona. Może coś u niego znajdziesz. Czym się tu zajmujesz? Asasyni zgromadzili w swoich miastach sporo kosztowności. Srebro, złoto, przynieś wszystko, co znajdziesz. Dobrze zapłacę. Co robicie z tym złomem?
Zawozimy do miast asasynów i sprzedajemy im z powrotem. Macie wstęp do ich miast? Ha! Żaden koczownik nie postawi nogi w mieście asasynów. Ale wielu niewolników to koczownicy. Przemycają towar z powrotem do miast. W ten sposób kupcy płacą dwa razy za własne towary. Jeśli chcesz wiedzieć, jak naprawdę wykiwać kupców, mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Dobra. Okradanie, nie, dziękuję. Pokaż towary. Wytrychy masz, to sobie wezmę. Zatrute strzały. O, proszę... Excuse me, gościu ma młot do kupna. A tu się okaże, że kurde, u asasynów można kupować te młoty. Podobno ktoś na jakimś forum pisał, że te rzeczy powinny leżeć w Vanguardzie i normalnie, wiecie, je tam po prostu wszystkie znalazł i oddał. Prawda jest taka, że większość ludzi tego tam po prostu nie ma i się wszyscy zastanawiają, gdzie to zdobyć. I teraz pytanie, czy to jest błąd gry, że te rzeczy tam leżą, czy błędem gry jest to, że one tam nie leżą? Bardzo ciekawe spostrzeżenie ogółem rzecz biorąc. Dobra, ja nie wiem, czemu dawać te komplety broni, bo nie chcę, żeby się okazało, że mnie w Bradze nienawidzą. Oto trzy zestawy broni. Bardzo dobrze. Teraz możemy podjąć ryzyko. Porozmawiaj z Asaru, kiedy będziesz już gotów do ataku na Bragę. Dobra, czyli tutaj jest chyba okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nauczę cię wszystkiego, co wiem o polowaniu. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ty masz ostre strzały, też masz rzeczy. Skóra mrocznego zębacza. Dlaczego ona jest pomarańczowa? Powinna być czarna. Dobra, nie będziemy oczywiście atakować Bragi, chyba że zrobimy save'a. Dobra, trudno, najwyżej będę miała ich na pomarańczowo. Zaatakujemy Bragę. Braga jest daleko stąd. Przed atakiem zbieramy się w ruinach. Upewnij się, że ruiny są bezpieczne. A, wiem, dobra. Ruiny są bezpieczne. Dobrze, porozmawiaj z Azaru, kiedy będziesz gotów do ataku. Okej, no to wydaje mi się, że tutaj mamy kwestię chyba załatwioną pod tym względem. No to musimy wziąć Ailę ze sobą po prostu już. Tu jeszcze zejdę zobaczyć, czy czegoś nie ma. Ale chyba nie. Przepraszam, dlaczego tutaj miecz leży na ziemi? To jeszcze taki wielki. Troszkę dziwna sytuacja. Dobra, mamy koczownika. No z tutaj panem nic nie pogadam. No to co, chyba się jeszcze przejdziemy tak sami najpierw, tutaj po tym terenie, a potem weźmiemy Ailę do Bragi. Wiecie, chcę, żeby miała bezpieczną ścieżkę, żebyśmy na nic nie trafili. I żeby nam się gdzieś nie zbagowała dziewczyna, bo będzie problem. A wiecie, tutaj też są fajne tereny, warto sobie pochodzić, troszeczkę pospacerować, moim zdaniem. Tutaj jest właśnie sporo tych krwiopic i to nie będzie problem, bo mamy oczywiście odporność na truciznę. Właśnie po to się chciałam tego nauczyć, bo ich jest tutaj całkiem dużo. Jak widać zresztą. No wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy tego teraz nie mieli. Byłoby co najmniej nieciekawie. Chyba nie zebrałam z jednej? Dobra, zebrałam. Dwójeczkę. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj możemy znaleźć w tym miejscu. Są mroczne zębacze. No może być. Przy okazji możemy sobie zerknąć tutaj. Ach, no tak. No tutaj już jest ta zniszczona taka dolina. Tam też pójdziemy w przyszłości. W sumie, gdzie my nie pójdziemy? Ja mam zamiar naprawdę tą grę po prostu wymaksować. Oh my god, co ja zrobiłam? Jak to będzie umieranko zaraz. Jeżeli ta zbroja to wytrzyma, to uznam, że jesteśmy koksami. Będzie problem. Albo i nie. Dobra, jeszcze cios i tutaj ze dwa. Okej. Dobra, jednak jesteśmy koksami wielkimi. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. Oczywiście my, Bragi, jeszcze nie mamy zamiaru w ogóle odbijać. Zapomnijcie o tym. Myślę, że Bragę odbijemy dopiero, jak wejdziemy do Isztar. Tylko, że ja do Isztar, tak jak mówię, nie wejdę.
Jest trochę dziadostwo z tym. Szkoda, że za zabicie Asaru nie ma możliwości wejścia do tego miejsca. Dobra, bo tu są jakieś oazy, jedna po drugiej. Chryste Panie! Dobra, tam akurat już nie będziemy się szwendać. Ale się możemy przejść jeszcze z powrotem. W ogóle muszę troszeczkę więcej zacząć korzystać z kuszy, tylko potrzebuję sobie kupić bełty, bo ja mam chyba ich bardzo mało. Nie no, dobra, mam 700... Co mi się wydawało, że ja bełtów nie mam w ogóle? Masz, tylko nie używasz. Dobra, wyciągnijmy kuszę, żeby lepiej widzieć wszystko. No i pozwiedzamy jeszcze to ciekawe miejsce. Jest kolejna krwiopica i to widzę, że nie jedna. One, jak widzicie, lubią siedzieć na zboczach gór. I to nawet aż w takich sporych ilościach. O, tam jest potwór na dole. Znaczy, wiecie, to jest tutaj akurat nagminne, że w Warancie tych krwiopic jest naprawdę bardzo sporo. No taka jest prawda. Dobra, bo tutaj też była gdzieś jeszcze jedna na dole. Ale to może za chwilę. Najpierw pójdziemy po tego Dinusia. Która jest godzina? O, robi się wieczór, no. Czuję właśnie po wytrzymałości, że jest już git. Tu jest jakiś szakal nawet. Jak widzicie, te potwory teraz mają inne ubarwienie. Ej! Wiecie co, ja bym go wzięła do ściany z jednej strony, bo... Bezi, ty robisz i dlaczego tak nagle ścięło grę? Przydałoby się do ściany, bo... Może być ich tu więcej, ale no... Teraz to już trochę trudno. Tak, to jest ta dolina. Kto by pomyślał? Ja zawsze się zastanawiałam, jak do tego miejsca dojść i głowiłam głowę. A tym razem już wiem. Mapa świata. No tak, no to są te góry przecież tu. No tak, była mowa, że Nefarius jest na tropie jakiejś legendy. No i to będzie tutaj oczywiście. To miejsce tamto na dole właśnie jest bardzo urokliwe. W ogóle pustynia jest bardzo urokliwa. Dobra, bo nie mam czasu. Dobra, wyciągnijmy sobie kuszę. No i tutaj właśnie też tych terenów jest troszeczkę do obadania. Fajnie, że ta wytrzymałość już jest taka, wiecie, normalna, że tak powiem. Tam widać Morasul chyba w oddali, prawda? Jak najbardziej, już jesteśmy w sumie w połowie drogi. Kto by się spodziewał, bo ja na pewno nie. Dobra, wy teraz już nie macie szans ze mną. O, dzień dobry. Dobra, bo nie zebrałam z jednej, okej. Wiecie, to jest właśnie ten moment, kiedy po prostu warto biegać popołudniem, takim już po prostu wieczorem. Szczególnie, że na pustyni jest widno normalnie. Ogółem w Gothiku 3 raczej jest dosyć mimo wszystko jasno. No i tam już mamy te ruiny. Zejdziemy sobie może tędy, zobaczymy co tu jest. Dobra, kuszę, bo będę mogła namierzać łatwiej. Są jakieś rośliny też. Kwiat kaktusa to się akurat naprawdę przyda. Dobra, zęba tego ziela to może już zbierać nie będę. Tam też trzeba by było iść może górą. Tam też są pełzacze chyba. O, i tutaj już żeśmy spacerowali.
Dobra, to zbadamy jeszcze tą ścieżkę tutaj od góry. Potem się jeszcze też pójdę przespacerować gdzieś indziej. Dobra, najlepiej to kuszę wyciągnąć. Będziemy wtedy wszystko dokładnie widzieć. Wiecie, bo wtedy mogę tą Aile też poprowadzić tutaj górą i nic jej się nie stanie. Tu mi się kojarzyło, że były pełzacze. Ich tutaj nagle nie ma. Może mi się tylko wydawało, że tutaj są jacyś przeciwnicy. Resztki mrocznych zębaczy tutaj są. No, mówiąc resztki, to dosłownie pojedyncza sztuka. Praktycznie. Czemu się nagle muzyka z Myrtany włączyła? Ja nie chcę. Dobra, nie. Tak jak mówię, wybaczcie za mój głos, bo ja taka jestem trochę... niedorobiona z rana, jeżeli mogę się tak wyrazić. Nie chcę muzyki z Myrtany, przepraszam bardzo. Proszę to wyłączyć, ten soundtrack. No i dobra, i tędy też się możemy przejść. No i tutaj już była też jakaś pojedyncza krwiopijca tylko. Tam żeśmy już byli. Rzecz, którą zauważam bardzo dokładnie, to to, że widać, że tutaj jest dużo mniej roślinności. Znaczy, to jest naturalne, nie żeby coś, ale mogłoby więcej być tych ostów. Tak się mówi. Chyba po prostu się mówi tego ostu. Oset. Kurde, jak to się odmienia? Wielka polonistka, kurde, po roku filologii nie umie odmienić słowa oset królewski. Nie wnikajmy. Dobra, bierzemy Aile i wracamy do Bragi. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Chodź ze mną. Zabiorę cię stąd. Dobrze. To chodź, tylko się nie zgub. Nie no, wiecie, pójście za koczownikami jest dużo lepszą sprawą, tylko u asasynów też fajnie jest mieć dużo reputacji ze względu na to wejście do Isztar, żeby tam wejść, porobić sobie nawet jakieś zadanka. A nie, no wiecie, o co mi chyba chodzi. W ogóle byłam pewna, że dzisiaj wyruszymy do Ban Erai. Ale szczerze mówiąc, no to faktycznie przecież nie wyruszymy, no bo tutaj sporo czasu zajmuje zajęcie się tymi sprawami koło Bragi, bo to się tak, wiecie, wydaje, że wszystko jest obok, ale tak naprawdę ta pustynia jest ogromna i trzeba sporo chodzić, żeby gdzieś dotrzeć. Przynajmniej sobie wybiliśmy wszystkie istoty już z tego miejsca i możemy Aile poprowadzić bezpiecznie. Z Diego by się przydało iść ewentualnie do Morasul, ale myślę, że Morasul to poczeka. Pójdziemy sobie tym cyplem innym, żeby trochę nie przyspieszać fabuły. Bo nie ma sensu, wydaje mi się. Do Ruin Al-Shedim pójdziemy na samym końcu. Zresztą tak by to było wskazane. Więc troszeczkę nam zajmie ta pustynia i to wszystko. Ale prawda jest taka, że jak teraz zakończymy wątek na pustyni, wiecie, że znajdziemy pozostałe dwa artefakty. Wiecie, no tak jak ja już wam tłumaczyłam, w teorii powinny być trzy, prawda? Bo tutaj też jest świątynia, nie tylko te dwie. Ale z tej świątyni artefakt mamy, bo to był ten, co jest w Gocie. Został oczywiście skradziony przez Basira. W ogóle za zabicie Basira też są punkty doświadczenia, chyba właśnie u asasynów, tylko nikt o tym nie wspomina.
i przydałoby się go wyciągnąć za miasto i zabić, bo może być tak, że faktycznie uda się bez konieczności zabijania magów wody uzyskać reputację. Bo tak, nie zepsułam tego zadania z tym jednym asasynem. Za Grompela też są punkty doświadczenia, Grompela też będziemy zabijać. Nie ma ku temu żadnej wątpliwości. Tak naprawdę. Wiecie, najgorsze moim zdaniem jest to, że my tak naprawdę wejdziemy do... jak to się mówi, do Isztar, tylko po to, żeby spotkać się ze Zubanem. No jak się już spotkamy w sumie z Zubanem, no to trzeba będzie go zabić. Za zabicie króla Robara też są punkty doświadczenia. Chyba 1 albo 3. Że tak powiem, to wszystko jest jeszcze przed nami. Dobra, idziesz ze mną, idziesz. Kurde, powiem wam, że faktycznie ten Asaru to się skrył naprawdę głęboko, no. Ciężko jest do niego trochę dotrzeć. Jeżeli ktoś nie znajdzie tutaj w ruinach Riordiana, to dotrzeć samemu jest trochę problem. Chociaż no, nie oszukujmy się, trudno jest go nie zauważyć, bo centralnie jak się wyjdzie, to wystarczy się obrócimy delikatnie w jedną stronę i już go widać. Albo nawet jak się idzie do Ben Erai, no to naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić, żeby go nie zauważyć. No ale to już chyba nie mnie oceniać. Dobra, jesteśmy i cześć. Czekaj! O co chodzi? Mam dla ciebie propozycję. Uwolniłeś Aire. Dam ci za nią 500 monet. Jest wolna. Czego jeszcze chcesz? Nie, sam sobie poradzę. Jak sobie chcesz? Nie no, ona jest na Falema, weź się odczep. Gdzie jest gdzie ten wódz wielki? Już śpi, czy co? Tu siedzisz. Sprowadzę Aile z powrotem. Doskonale. Upiększy mi noce swym tańcem. Zakładam, że Asaru nie będzie już nam więcej bruździć. Asaru to już nie problem. Dobrze. Zajmij się więc czym innym. Wydaj nieco złota. Dziękuję. Bernardo dostarcza broń koczownikom. Pod moim bokiem? A to wyliniały syn szakala. Powinienem go za to zabić. Ale gdybym to komuś zlecił, osada wkrótce by opustoszała. Poza tym jest jedynym sprzedawcą broni na dużym obszarze. Daruję mu życie. Ale zapłaci za nie bardzo słono. A kolejny typ, który spróbuje nas oszukać, będzie przeklinać dzień swych narodzin. Co do ciebie, zasługujesz na nagrodę. Proszę. Super, dziękuję ci serdecznie. Lepiej już sobie idź. Dobra, nie będę przeszkadzać. Co tam, kupczyku? Jak idą interesy? Ty przeklęty synuku. Tak? Co mówiłeś? Zdradziłeś mnie. Nigdy więcej nie będę z tobą robił interesów. Ale potrzebuję złota do spłacenia długów. Pozostanę na twych usługach. Więc dobrze. Daleko zajdziesz, synu Fortuny. Brzmi to trochę jakbyś był debilem totalnym. On ma chyba paczkę z bronią gdzieś tutaj w mieszkanku, skoro była... Tak, jest paczka z bronią, skoro była mowa o paczkach. Tylko, że on ma jedną sztukę. No to nie jest jakiś kosmos, ale jest. Dobra, przy okazji, jak już tu weszłam, to pójdę do niego spać. Chociaż wiecie co? Jakby stoimy z punktami? 10. No, trochę nam brakuje. 10 punktów. Fajnie by było iść... Tego nie zrobimy ogółem, bo ja nie chcę na Asaru polować. Więc to nam się anuluje, jak będziemy wyzwalać Bragę, niestety. Dobra, niestety, ale wolę jednak chodzić rano. Więc ta wytrzymałość będzie... Dobra, jeszcze jest ok, bo ledwo wstał dzień. Ale już za chwilę będą problemy. Co my tu mamy?
Braga, no widać, Morasul i Ben Erai. Chodźmy więc do Ben Erai. Tutaj w tych ruinach byliśmy, więc nie ma co się w to zagłębiać. Tu są jakieś pojedyncze szakale. Naprawdę? Dlaczego nie mogłam go trafić przez dłuższy czas? To nie rozumiem. Dobra, jeszcze mamy wytrzymałość normalną. Ale nie bójcie się, zaraz w sumie uda nam się, podejrzewam, wbić nowy poziom, to będziemy już żyć dużo, dużo lepiej ze wszystkim. Dobra, miałam troszeczkę pokorzystać, moi drodzy, z kuszy, więc spróbujmy. Szkoda, że ogniste jaszczury nie podpalają tak jak było kiedyś. Ej, widzę, że ogniste nie atakują ze zwykłymi. Naprawdę? O, z niego jest też języczek i skóra. Dobra, spróbujmy sobie zastrzelić też takiego zwykłego jaszczura. Dobra. Dobra, dobra, bo... Przypomniało mi się, że one mnie zatruły teraz. Nie mamy odporności na choroby. Wiecie, nie czułam takiej potrzeby. Chyba wszyscy wiemy dlaczego. No, dlaczego? No to chyba wiadomo. Dlatego, że mamy tych eliksirów i tak od groma. I tak jak mówię, dopiero w Nordmarze w to zainwestujemy, bo tam jest dużo więcej przeciwników, którzy nam to zatrucie mogą wprowadzić. Dobra, tutaj coś jest? Nie ma. No dobra. Przejdźmy się dalej. Tu są jakieś szakale. Spora grupa. To może zaczniemy od tego bocznego. Co ciekawe, dopóki mnie nie uderzył, to one się nie skapnęły. Dobra, nie, jednak na krótkie lecimy, bo widzę, że jest problem. Szkoda, że z nich są tylko zęby. No dawaj. Dobra, jeszcze mamy normalne odzyskiwanie. Dobra, tu jest jakaś oaza. Myślę, że możemy zajrzeć. Chociaż szczerze mówiąc, boję się, że tego pożałuję. No ta... Mamy grupę przeciwników. Chociaż tutaj fajnie by się... Myślę, przywołanie błyskawicy sprawdziło. No niestety, ale nikt tutaj nie umarł. Dobra, bo to będzie niezbyt przyjemna sytuacja. To są jednak lwy i one sporo gryzą. No tak, tak, tak. Wszytujemy się. No co jak co, ale lwy to są przeciwnicy bardzo potężni, to trzeba im przyznać. Dlatego na razie... Fuck my life. Nagle postanowił zmienić kurs, nagle w moją stronę. No dobra, fajnie by było się ich pozbyć jednak.
Może tutaj ich zbagujemy na kamieniu? Dobra, dobra, bo tu jest naprawdę... Dobra, robimy odwrót. Pij miksturę szybko, może zdążysz. Nie zdążysz. Fuck my life! Wiecie co? Przeciwnicy mają dużo lepsze AI od ludzi. Kurde, no. Dobra, znowu zmieniły kurs, także ja sobie dam może spokój. Tu też są lwy. Ale ich jest mniej w tej oazie. Wiecie co, w ogóle dajmy sobie może spokój z tą oazą na razie. Chodźmy po prostu ścieżką do Ben Erai. A nie świrujmy pawiana, bo chyba nie ma sensu. No, tutaj jest jaskinia w sumie, możemy do niej wejść, tylko tam będzie troszeczkę też trudno, bo są ogry w tej jaskini. I to jest jaskinia, która daje sporo do myślenia. Chodź, chodź. No chodź tu, nie irytuj mnie. No chodź. No chodź tu. Nie uwierzę, że nie wyjdziesz. Chodź. No nie uwierzę w to. No... No co jest? No ta, jasne. Jasne, co jeszcze? Umrę za chwilę już. No... Boże, jaka ta gra jest czasami, ja nie wiem. Ewidentnie go trafiam. Chodź tu, paskudo, i mnie nie irytuj. Okej. Dobra, to się pobawimy w taki sposób. Chyba ci to pasuje. Bong i do widzenia. O Panie Boże. Kurde, nie trafiłam oczywiście. Zapraszam cię serdecznie. Jeszcze cios i będziemy mieli cię z głowy. Dziękuję bardzo. I po imprezie. No i co ciekawe, to już jest wszystko, a tutaj mamy zreparowaną skrzynię. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Tak, no nie otworzymy jej, bo potrzebujemy kluczyków, bodajże z... Na pewno jednego kluczyka potrzebujemy, pierwszego. Tutaj wydaje się, jakby się dało wliść, ale tu się nie da nic zrobić. No tak, to jest pierwsza jaskinia, przy której możemy się natknąć na takie cudo. No i dobra, jesteśmy przy beczce z wodą, cudownie. Dobra, tu jest jaszczurek dużo.
Ale zabawmy się troszeczkę z tą kuszą. Dobra. Dobra, jednak na krótkie. Nie ma co na długie jednak robić. Dobra, wiecie co, bo ja potem nie będę traciła. Te jaszczurki miały jakieś zwolnienie obrotów? Nie wiem, to było trochę dziwne. Wyleczymy się i mam nadzieję, że dzisiaj dotrzemy do Ben Eray chociaż troszeczkę. Ja sobie sprawdzę, jak stoimy z czasem. No powinniśmy zaraz kończyć, dlatego liczę, że zaraz będziemy w sumie na miejscu. Bo nie zostało nam tego też tak wiele. Tu się też warto rozejrzeć, bo tutaj potem będą do wybicia koczownicy kolejni. Dobra, jest nowa grupa szakali. I tam już widać Ben Eray ogólnie w oddali, więc chyba jest dobrze. Może nawet wbijemy jeszcze jeden poziom dzisiaj, jak myślicie? Damy radę? Zaraz się okaże. Nie no, wiecie co? Ja lubię bardzo pustynię. Tu jest fajny klimacik, trzeba przyznać. Co się dzieje? Jak na razie nie mam problemów z wytrzymałością, więc jest naprawdę przyjemnie. Kolejna grupa. Wiecie, szakale to jest raczej taki przeciwnik pomiędzy wilkiem, a... Nie no, w sumie szakale są chyba najsłabsze, wydaje mi się. I tutaj chyba będą ci koczownicy gdzieś w tym polu stać. O, tu już są zombiaki. To nie za dobrze. Tam na razie nie idziemy, dostaniemy zlecenie, to będziemy tam szli. Do najgorszego miejsca na świecie. Do największego piekła. Dobra, zastanawiam się teraz, gdzie był teleport do Ben Eray, bo nie pamiętam niestety. Chociaż nie, dobra, już chyba wiem, gdzie był. Dobra, już wiem. Tu był gdzieś na jakiejś beczce. O, właśnie, mam cię. Dobrze, moi drodzy, no to wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Jesteśmy już w Ben Eray. No i tutaj będziemy mieli troszeczkę zleceń. Tak z ciekawości, ile ja mam tych kwiatów kaktusa? 9. Wydaje mi się, że potrzebuję 10, więc akurat tutaj chyba możemy ostatni zebrać. I myślę, że zaczniemy tutaj od tego pana, jeżeli chodzi o rozmowy w tym miejscu. Cóż, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, to zachęcam was bardzo serdecznie do zostawienia, ojejku, łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i w kolejnym, myślę, że Ben Eray będzie już przed nami stało otworem. Spróbujemy wykonywać tutaj jakieś zadania. I zobaczymy, jak będzie z tym wszystkim dalej. Trzymajcie się i cześć!